Cześć, witam was wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie co w hodowli, odcinek 7. Dam dzisiaj królikom mieszanki zbożowej. No i jak zawsze takie małe informacje i tak dalej. No to już nie przeciągam, tylko dobrze już zaczynam filmik. Zapraszam was na kanał Miłosz Hodowca i Max Hodowca. Sanczu już niedługo do hodowcy bardzo trafi. I tak, tutaj mój brat dał wczoraj siana królikom. No i tak to wyszło. Sabisa sobie tutaj wszystko przyniosła. Myślę, że kotna jest, skoro przynosi, robi gniazdo i w ogóle. Mam nadzieję. To się jej damy. No i chciałem pogratulować Ner Danielo. Gratuluję ci tych 1000 subskrypcji. Należało ci się. Masz fajne filmy i w ogóle. Więc będę sobie bardzo zadowolony z tego. Tego 1000 subskrypcji. Ja się muszę trochę poczekać. Najpierw muszę wbić 900, a potem 1000. Ale mam nadzieję, że to już za niedługo się spełni. Te samiczce, u samiczki się nic nie zmieniło. Poza tym, że się bardziej rozwoiła. Jeszcze wodę króliki niektóre mają. Te, które nie mają, to po filmiku naleję. Też mam pełny paśnik całkowicie, też pan mój brat nawalił całego. Otworzę samiczce do końca teraz. Nie, u samiczki się nic nie zmieniło. Daje się i sobie tutaj. Więc w sumie nie ma co tutaj gadać. A, samiczka. To jest drugie samiczce mieszańca i idziemy na podwórko. Otworzę. Było mi łatwiej. Tutaj mam taki katar. Trochę tak dziwnie gadam. Trochę inaczej. Kubeczek wziąć. Zamkniemy i idziemy do królików na podwórku. Dobra, jestem na podwórku. I ja wam powiem, co się działo w nocy w niedzieli na poniedziałek. Jak wiecie, w całej Polsce były bardzo mocne, znaczy nie, może nie w całej Polsce, ale tutaj u mnie na Śląsku były straszne wichury w nocy z niedzieli na poniedziałek i przez tą wichurę nie umiałem spać. Dopiero usnąłem gdzieś około godziny 3 w nocy, bo wtedy przestał wiać już ten wiatr i słyszałem taki mocny huk w nocy. I się tylko modliłem, żeby ta klatka mi się nie przewróciła, właśnie tutaj ta, co stoi za mną. I przyszłem rano i na szczęście nic z jej nie było, stała mocno na nogach, więc dziękowałem Bogu, że się nie przewróciła. Jak się wróciła, to byłoby lipa. Ale jeżeli klatka byłaby coś uszkodzona, to króliki mogłyby jeszcze zginąć. Tego bym nie chciał. Ale wszystko jest ok, to jest najważniejsze. A ten huk to tutaj obok, ta blacha co stoi, to ona się po prostu się przewróciła i uderzyła o metalowe kamienie, znaczy metalowe kamienie, betonowe kamienie. I dlatego taki mocny huk był. Oprzyścimy. No już prawie 5 minut filmik jest. Zresztą czasem chcecie dłuższe filmiki, no to teraz ten będzie też taki dłuższy. No, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu,
to nie napisz w komentarzu, kto mnie ogląda zawsze od początku do końca moje filmiki. Po prostu chcę wiedzieć, nie? Jestem ciekawski i chcę wiedzieć, kto ogląda moje filmiki od samego początku do samego końca. Dobra, teraz do tutaj. Do kurek nie ma. Fajnie, że pochodzą trochę tego deszczu, bo przynajmniej trochę mi siadł ten obornik i nie będą kury go tak wywalały. Dobra, zaczniemy od biskut dam. Od samicy barana. Dobra. Idziemy, samiczka już czeka na śniadanko. Tego, że jest rano, teraz daję klikom daję klikom mieszanki zbożowej. Będę przerwał go trochę na pamięci w telefonie, musiałem pousyłać coś. To by to teraz otworzyć. Myślę, że się nie wysypie. Bo dobra, oddeszę to odłożę, bo nie chcę, się to wysypało. O, jakość. Dobra. Są moje trzy samczyki. Jak myślę, że będzie 900 subskrypcji, to będzie więcej, znaczy więcej. Nie 900 subskrypcji, tylko jak się sańca okoci, to będzie więcej do pokazywania. Wtedy regularnie codziennie będzie filmik. Na pewno tam też modę pokażę w ogóle. No a czemu się nie poczekać do 27 nie czerwca, tylko marca. Wtedy ma samiczka termin wykotu. Tu zamknę zaraz po filmiku do nim wody. No to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę, subskrypcję razem z dzwoneczkiem. I do tego filmiku trzymajcie się. No i cześć.